Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarni powstało w 1960 roku z inicjatywy Stanisławy Pachury. Obecnie przewodniczącą koła jest Maria Jędrocha. Od początku swej działalności koło angażowało się w kultywowanie tradycji, folkloru oraz promocję gminy. Członkinie prowadzą warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty kulinarne, spotkania opłatkowe, uczestniczą w dożynkach parafialnych oraz gminnych, a także w innych uroczystościach związanych z życiem wsi i parafii, takich jak Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego, gdzie odbywa się konkurs pieroga, w którym gospodynie walczą o złoty wałek. Przygotowałyśmy akurat zupę chrzanową, którą my gotujemy na Wielką Niedzielę. Ugotowałyśmy bigos. Tu mamy smalec z wojskiej roboty, chleb taki wieloziarnisty, masło czosnkowe, ogórki małosolne, no i oczywiście ciasta. Do największych osiągnięć grupy należy udział w ogólnopolskim przeglądzie kapel, śpiewaków i instrumentalistów ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz przeglądzie teatrów ludowych w Tarnogrodzie.